Cześć, witam was bardzo serdecznie. Szaman znowu nadaje. Tym razem zawędrowałem do piwnicy pod Gryfami, gdzie odbyły się trzecie koszalińskie mistrzostwa Sensible World of Soccer. Amigowe piłkarskie zmagania zorganizowane przez Stowarzyszenie Forum Rozwoju Koszalina przyciągnęły sporo uczestników. Dwóch zawodników przybyło z południa Polski, żeby sprawdzić się na koszalińskim gruncie. W tym wicemistrz świata, co podniosło rangę turnieju. Myślę, że atmosfera i rywalizacja wynagrodziły długą podróż. Emocje i wyczekiwanie na swoje mecze dało się już odczuć przy losowaniu grup, a nawet jeszcze nie było pierwszego gwizdka. To dawało dobre prognozy na cały turniej. I muszę powiedzieć, że od pierwszego meczu grupowego dało się zauważyć cały wachlarz emocji, którego nie powstydziłby się stadion piłkarski. Nerwy, radość, rozczarowanie. Adrenalina działała. Smak wygranej, gorycz porażki. Działo się, oj działo. Turnieje często pokazują, że umiejętności to nie wszystko. Równie ważne jest, aby zapanować nad stresem, by móc w 100% zaprezentować, co się potrafi. Osobną kwestią jest poziom przeciwników, który nie ułatwia odstresowania. Najważniejsze, żeby nie przegrać ze sobą. Na koszalińskich mistrzostwach lekki stres na pewno był. Jednych motywował do lepszej gry, innych nieco paraliżował. W Sensible World of Soccer pozostaje jeszcze kwestia odpowiedniego kontrolera. Ale jak to się mówi, złej baletnicy? A tak na serio, rzeczywiście dobry, dobrany pod siebie kontroler na pewno pozwala czuć się pewniej. No ale nie zapominajmy, za co kochamy piłkę nożną. Super podania i piękne bramki. Na koszalińskim turnieju nie zabrakło ani jednego, ani drugiego. Nieszablonowe zagrania i spektakularne gole cieszyły oczy. Turniej pokazał, jak dynamiczna jest to gra i jak trzeba być skupionym przez pełne 90 minut. Chwilowy brak koncentracji i już można było wyciągać piłkę z siatki. Co cieszy, rywalizacja przebiegała w iście sportowym duchu z poszanowaniem przeciwnika. Warto zaznaczyć, że warunki turniejowe były takie jak na prawdziwych mistrzostwach. Trzeba było uważać na kontuzje i kartki, gdyż miało to wpływ na dalsze spotkania. Dlatego odpowiednie roszady składem i ustawienie formacji nieraz miało kluczowy wpływ na końcowy wynik. Zdarzały się mecze, gdzie rezultat był już przesądzony na długo przed końcem spotkania, ale często losy meczu były niejasne aż do ostatniej minuty. Emocje rosły w miarę jak stawka meczów była coraz wyższa i osiągnęła apogeum, gdy rozpoczęła się walka o puchary. Jak na każdym turnieju, zwycięzca może być tylko jeden. W koszalinie triumfował wicemistrz świata Bobby, który potwierdził swoje wysokie umiejętności. Podium na Mistrzostwach Świata nie wzięło się przecież znikąd. Brawa za inicjatywę, brawa dla wszystkich uczestników, gratulacje dla zdobywców pucharów. Masa pozytywnych emocji. Super turniej w przyjaznej atmosferze. Za rok kolejne starcia. Być może trochę szybciej, bo myślę, że na Koszalin Retro Games Show nie zabraknie turnieju Sensibla. A więc będziecie mogli poćwiczyć przed kolejnymi koszalińskimi mistrzostwami. Zachęcam do komentowania, subskrybowania i lajkowania. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!